Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Galokuero z tej strony w kolejnym odcinku Lies of P. Aktualnie jestem już tutaj po przeprowadzce z Wrocławia do Gdańska i w końcu mam parę chwil na to, żeby sobie właśnie tutaj pograć. Ja powiem wam szczerze, że tutaj to mieszkanko niestety wymagało paru szlifów. Też musiałem sporo rzeczy kupić, się trochę na tym wykosztowałem, ale spoko. Nie będę jadł suchego chleba. Ogółem też powiem szczerze, że jakbyście zobaczyli mój salon, który sobie odstrzeliłem na troszeczkę gamingowo, to bylibyście zachwyceni. Jeszcze tylko teraz czekam, aż mi LEDy przyjdą, żeby sobie wszystko lepić tak, jakbym tego sobie życzył. I myślę, że tutaj na facebookowej, znaczy przepraszam, nie facebookowej, bo ja sobie założyłem teraz właśnie Instagrama, żeby też łączyć sobie te wszystkie tutaj rzeczy moje, które robię. Mianowicie podróże, nagrywanko, streamy i tak dalej. Także oczywiście serdecznie zapraszam do obserwowania mnie na kanale instagramowym. Natomiast wracając do tematu, być może właśnie tutaj, jak sobie już dokończę tak w 100% właśnie tutaj ten salon, to właśnie dodam zdjęcie, jak ten gaming room wygląda. Tymczasem wróćmy tutaj do rozgrywki. Z tego co widzę, kierujemy się w stronę jakiejś kopalni. O! Ciebie się tutaj nie spodziewałem, ale powinienem był przywyknąć, że tutaj bardzo dużo jest takich właśnie ukrytych przeciwników. Aha, nie dałem się wyrolować, panie. Ogółem on tą bronią troszeczkę wolno atakuje. Żelazna ochrona Geminiego. Pokażcie mi, jak ja to w ogóle... Nie no, obciążenie jest ok. 46,6 na 89, więc akurat nie mam żadnych spowolnionych ruchów. Chyba. Tymczasowo chroni bieżący, ergo nawet po śmierci. To oznacza, że być może coś się tutaj czai na nas. O Jezu. Dam sobie łeb uciąć, że tam gdzie są te beczki, to przypuszczam, że to ja oberwę. No właśnie, tym bardziej, że mamy tutaj tych rzucających gnoi. Ale moglibyśmy sobie to usunąć stąd. Aha. Okej. Pozbędziemy się może tych irytujących przeciwników najpierw. O ty! Co to było? Głownia klucza nastawnego, rękojeść klucza nastawnego. Sprawdźmy tą broń. A, to nie tu, przepraszam. Obciążenie nam wzrośnie dosyć konkretnie, ale też wzrośnie nam ilość obrażeń, którą będziemy tutaj zadawać. Z tego co widzę, 156 plus aż 113. Okej. Okay. Aj, dosyć mocne obciążenie mam, to oznacza... Chociaż nie, z tego co widzę, to ogółem nie ma jeszcze tragedii. Myślę, że możemy sobie tutaj zaryzykować. No nie wyszło. Prawie na hita mamy przeciwnika. No ale jak widać, ta broń jednak należy do dużo cięższego kalibru.
Ogółem też nie podobają mi się te odgłosy, jakieś takie dziwne. No, no, mam nadzieję, że to nic złego. Oho, coś tu jest. Po drugiej stronie. Tutaj też przy okazji coś jest. Ampułka specjalnego oczyszczenia. Dobra. O Jezu, to ten zwykły przeciwnik. Myślałem, że coś grubszego tutaj nas zaatakuje. Ale jednak całe szczęście, że nie. Dobra, wiemy jak wygląda ładowany atak. Jeszcze tylko sobie coś sprawdzę. Stoickie uderzenie, odwetowy zamach. Coś tu idzie. O Jezu. Nie no. Naprawdę. No cóż, mówi się trudno. Mamy nową broń, która ścieka dosyć konkretnie, ale nie wiem, czy ona jest aktualnie dla nas dobrą opcją, ze względu na to, że ta broń jest w ogóle nie ulepszona. Spoko, damy radę. W zasadzie mogłem sobie akurat zmienić też nie broń, tylko rękawice, bo Flamberg akurat jest myślę nieskuteczny na tego ziomutka. Okej, mamy taki podwójny atak, on jest całkiem spoko, tylko że no, trzeba go też naładować. Spoko, zdobędziemy kolejne ergo, które przybliży nas do konkretniejszego, że tak powiem, ulepszenia. Dobra. Nie do końca to miało tak wyglądać ogólnie. Oj, oj, oj. Też nie do końca tak to miało wyglądać, szczerze mówiąc. Piękny zeskok. No i dobra, 1300 tak zdobyliśmy. Jeszcze możemy tego tutaj zaatakować. O Jezu. Gdybym w sumie właśnie sobie z tego skorzystał. Jestem ciekaw, czy aj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 
Bardzo dobrze. Uff. Nie wierzę w to. On jeszcze... Żyje, już nie żyje, dzięki Bogu. Oj, oj, oj. To było bardzo wymagające starcie. Ale spoko, przeżyłem. Dzięki Bogu. I teraz sprawdźmy, co to za amulecik tragarza, czy jakoś tak. Zwiększa limit obciążenia. Okej, gdybym chciał zwiększyć limit obciążenia. To wtedy będę miał normalne, że tak powiem. Czyli to wiecie. Okej. W miarę wzrostu wagi przedmiotów, które masz na wyposażeniu, spadać będzie twoja prędkość ruchu i szybkość odzyskiwania energii. Teraz chyba takie odnoszę wrażenie, że delikatnie, bo delikatnie, ale... O Jezu, przepraszam, szybciej atakuje. Jest ergo, zarąbiście. Znaczy... Nie ergo, tylko to całe, wiecie... nie ergo, tylko jak to się nazywa? Jezu, Stargazer. Dobra, myślę, że tutaj będziemy mogli sobie użyć teleportu do hotelu Krat. No i w hotelu Krat sobie ulepszymy ten mod, klucz nastawny. I przy okazji może uda się ulepszyć też naszego małego kłamciuszka. Dobra. Dajcie przedmioty. Użyjemy sobie tych właśnie tutaj kamieni. Wszystkich, które mamy z ergo. No i mamy 8700, więc luzik. A gdybyśmy chcieli przerobić rękojeść. Akurat tu możemy na technikę, ale to nas nie interesuje. Zmontować broń. Nowy montaż. I dalibyśmy to. A tutaj dalibyśmy... Chociaż wydaje mi się, no, że niczego lepszego nie znajdziemy, niestety. Tutaj się jedynie zmniejszy też obciążenie do 19. I nijak to nie wpłynie na ataki. Chociaż tutaj z drugiej strony, mając rękojeść wielkiego miecza przeznaczenia, zwiększymy sobie damage do plus 139. Dobra. No okej, zmontujmy to. No, osiągnięcie zaskoczyło, super. No i dobra, i teraz ulepszymy sobie broń. Mianowicie to. A co to jest? A, głownia. Okej. No i super, ulepszone do poziomu plus 2. I mamy 200 plus 14. Nie, to będzie po ulepszeniu chyba 200 plus 14, ale i tak bardzo dużo tutaj zadaje to obrażeń. Niestety tu nie ma sensu korby techniki używać, bo sobie uwalimy całą broń. Bo to tutaj korzysta z motoryki, a my tutaj obniżymy o 2 poziomy i zwiększymy na technikę, co jest nam w zupełności niepotrzebne. Przerobić rękojeść nie chcemy, dobra. Wymienić kamienia szlifierskiego też nie potrzebujemy. Dobra. Buongiorno and welcome to the house of the Nini. The house of I am at the house. Dobra, u ciebie coś można kupić, tak? O, można faktycznie, no. No dobra, gdybym chciał kupić korbę motoryki. I teraz na przykład użyć jej na tej mojej broni. No, nie można, bo a to jest najwyższe. Dobra, spoko. Awansujmy na wyższy poziom oczywiście. Zwiększmy sobie tutaj wigor. Za mało ergo, możemy tylko o poziom niestety. Wigor, dobrze mówię? Gdzie się obciążenie zwiększa? Tutaj, potencjał.
Dobra, jak to aktualnie wygląda? Normalne jest obciążenie. Dobra, to zwiększymy sobie może motorykę czy coś tego typu. Ewentualnie faktycznie wigor, bo tej energii mam strasznie mało. Dobra. Jeszcze pozwoliłbym sobie porozmawiać tutaj z paroma postaciami może. The stalkers are Kratz vigilantes. There are two groups of them. The bastards and the sweepers. The bastards are an organization of guards for the alchemists and the workshop. Motto: honor or nothing. The sweepers are an organization of guards for the old families of Krat. Motto: we always repay what is owed. Historically, the relationship between the two groups has been turbulent, but most were killed in the puppet's full-scale attack. That is what little I know beyond the hotel walls. May I serve you in some other way? No, myślę, że nie trzeba tutaj. Znaczy, nie musisz służyć. Na pewno jeszcze coś do powiedzenia tutaj ma nasza koleżanka. People have no idea so many secrets are buried in Krat. Thanks for keeping me company. What are you curious about? I'm an old friend of Geppetto's. His son is like family to me. Make yourself at home. You're always welcome here at the hotel. If you have any questions, ask my butler, Polandina. I see you're here. That means you can lie. Your lies are a rare ability. You're able to choose your own path, unbound by anything. People on the outside are still afraid of puppets. Lie to protect yourself and find your path. No i dobra, z Polandiną, Boże, nie Polandiną, tylko tutaj z założycielką tego hotelu. Niestety już o niczym więcej nie porozmawiamy. Natomiast jestem ciekawy, czy ma coś do powiedzenia Geppetto. O? No nie mamy klucza niestety do ulicy Rose Isabel. No, przynajmniej jeszcze. Remember, I didn't design every puppet in Krat. It is not surprising that some puppets broke away from the Grand Covenant. I've no idea how many. I remember a few ergo puppets behaving according to their own volition before the frenzy. That wasn't our intention. They were never designed to act that way. But if a puppet starts acting on its own, does that mean the puppet has free will? Or is someone else controlling the puppet? The city of Krat. It's probably not how you remember it, eh? Ask me any questions, and I'll fill in the gaps. O Jezu, mamy tutaj troszeczkę. O, mamy też temat Rosy Isabel. Thanks to you, the factory is out of the puppet's clutches. Benini Works can resume making all sorts of supplies, not just more puppets. The puppets are still a problem. But at least they don't have endless reinforcements. I knew you could do it. I'm proud of you, son. The cathedral is famous for its wise and kind Archbishop Andreas. He offers sanctuary to countless refugees there. The thing is, I've lost touch with him. Perhaps no news is good news, but I'm a suspicious sort. And if the puppets push towards the cathedral, it could be devastating. Go save the Archbishop and the refugees before it's too late. I don't know what's happening in the Malam district. The Black Rabbit Brotherhood seized the neighborhood. And that's all I know. It was always a run-down neighborhood, but it's descended into anarchy, or worse.
I'm hearing rumors of monsters rampaging through the district. Those poor people. They need your help, son. Rosa Isabel Street is a stronghold of the puppets. It's a hunting ground where the most dangerous puppets roam. I believe it's the epicenter of the puppet frenzy. After all, I detected the strongest wave of ergo there. Especially for someone as precious as you. It's a perilous place. And when you walk a dangerous path, my son, it's best to take it one step at a time. Dobra, czyli Rose Isabel pewnie będzie w późniejszym etapie gry. A na chwilę obecną niestety nie będziemy mieli tam żadnego dostępu. Dobra, powiem wam tak. Na chwilę obecną myślę, że zakończymy sobie ten odcinek ze względu na to, że... Już wam tłumaczę. Przeszliśmy sobie przez kopalnię, porozmawialiśmy sobie tutaj z Geppetto i tak dalej. A w kolejnym odcinku zaczniemy Księżycowe Miasto. Możemy się tam przenieść nawet. Nie użyj magazynu, ale teleportuj się do Księżycowego Miasta. Dokładnie. No i po prostu od tego momentu zaczęlibyśmy sobie kolejny odcinek. Zobaczymy, co nas tam spotka i czego możemy się spodziewać. Pewnie będzie to znowu kolejny segment, taki jak właśnie taka, Boże, nie katedra, tylko ta fabryka. Ale jestem ciekaw, jak to miasteczko będzie wyglądać. Na chwilę obecną dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.